Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, a po godzinach królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was jednego z naszych nowych mieszkańców sklepu, a mianowicie Cannondale Topstone 3, czyli gravel za 20 999 zł. Zbudowany na ramie karbonowej z wahaczem, który dodatkowo ma tutaj punkt obrotu i zbudowany jest w taki sposób, żeby tłumił drgania. Na oponach w rozmiarze 650x47, przy czym tylna opona jest łysawa, jest to WTB Byway, a z przodu jest to WTB Ventura z jakimś tam bieżnikiem, jednak zapewniającym możliwość kierowania tym rowerem. Widelec, jak to w Cannondale, jest jakiś lewy i w dodatku jest go w zasadzie pół. Ma blokadę na goleni, mikroskok, który realizowany jest w tym miejscu, wypinacz przedniego hamulca tarczowego, co pozwala na demontaż przedniego koła bez demontażu wcześniej tarczy. Rower wyposażony jest w sprytny sensor Cannondale'a, który luzem kosztuje nie tak znowu dużo, bo 200 parę złotych, i ma za zadanie mierzyć nasz czas jazdy, prędkość jazdy, trochę innych głupot. Jest w stanie połączyć się z naszymi komputerkami rowerowymi lub z aplikacją Cannondale'a. Z tego, co zdążyłem poczytać, to jest w stanie też zapamiętać parametry tej jazdy naszej i zrzucić to potem na przykład do aplikacji w naszym smartfonie. Za napęd tutaj odpowiada grupa GRX, chociaż grupa to jest trochę za dużo powiedziane, bo tak naprawdę znajdziemy tutaj tylną przerzutkę GRX 800, 11-biegową kasetę Shimano SLX o rozpiętości 11,42 i korbę Cannondale One z zębatką 40 w systemie Narrow Wide, zabezpieczającym przed spadaniem łańcucha z zębatki. Jest to tak zrobione, że o ile tu jeszcze łańcuch jest w stanie wstać z zębatki, o tyle w tym miejscu już się klinuje na tym, że ząbki są węższe, szersze. Dodatkowo do haka przedniej przerzutki zamontowany jest tak zwany chain keeper, czyli taka klatka trzymająca łańcuch na miejscu, z regulacją tutaj w dwóch płaszczyznach. Rower dość porządnie przystosowany jest do montażu dodatkowego wyposażenia. Można tu założyć mostek do błotników, można zakręcić tutaj bagażnik albo błotnik do tylnych haków. Mamy kilka mocowań na bidony, klasycznie na rurze pionowej, na rurze skośnej, trzy śrubowe, także możliwość wyboru punktów montażu lub montażu trzy zaczepowych akcesoriów. Na dole pod ramą mocowanie i na górze na ramię mocowanie, głównie na torby i sakwy, ale też w tym standardzie mocowania koszyka na bidon. Kierownica i mostek w tym modelu aluminiowe, w naszej ofercie też Gravel Topstone 1 i Gravel Topstone Neo ze wspomaganiem elektrycznym, ale to w innych naszych filmach je będziecie mogli zobaczyć. Manetki oczywiście GRX, napęd sterowany mechanicznie, hamulce hydrauliczne, tarcze Shimano 160 mm, obręcze aluminiowe i w zasadzie tyle o tej maszynie. Podsumowując, karbonowa rama, karbonowa sztyca, aluminiowy kokpit, takie sobie defaultowe siodło, napęd GRX-a plus korba Cannondale'a, tył ramy amortyzowany dodatkowo tym wahaczem, który tu ma za zadanie pracować, a tu ma oś obrotu, w której może się to wszystko uginać. Najciekawszym na pewno elementem jest widelec Lefty. W zasadzie zaraz po tym filmie wyposażamy rower w pedały, koszyk na bidon, inne pierdoły i stanie się pierwszym naszym testowym Cannondale'em. Także będziecie mogli go sobie wypożyczać do testów u nas w Airbike'u w Wilanowie i w Piasecznie. Pod filmem znajdziecie link do informacji, ile to kosztuje, jaka jest kaucja i tak dalej. A my tymczasem rzucamy maszynę na wagę. W ręku patrząc, to nie jest nawet taki ciężki jak na stertę wyposażenia, którą ze sobą niesie. Waga pokazała 10730. Plus zostało nam zakręcić tylnym kołem, żeby sprawdzić, jak jazda cyka. Jazda cyka nawet nieźle. Tak się ta maszyna prezentuje w całości.
Mam nadzieję, że rower wzbudził Wasze zainteresowanie. Ja osobiście zamierzam być pierwszym testerem tej maszyny i wykonać te testy już za 3 dni. Być może, jeżeli uda mi się je wykonać zanim zmontuję ten film, to wrzucę jeszcze jakieś przebitki o tym, jak się nim jeździło. A może uda się już coś rozwalić. No i finalnie udało się pojechać na testy roweru. W sumie to nie wiem, czy mam się z tego cieszyć, czy smucić. Rower wygląda, jakby go wyciągnęli z Wisły. Ja zresztą wyglądam niewiele lepiej. A tak to jest, jak z rańca wpadasz na pomysł, żeby dojechać na rundę do Campinosu na rowerze, żeby nie stać w korkach z samochodem. No i wychodzi dwie dychy do jazdu, ale to jeszcze był lajcik. Ciepło, sucho, z wiatrem, było miło. Ale dwie dychy powrotu w deszczu i w błocie i pod wiatr to już nie było fajne, a w międzyczasie 6 dych Campinosu w totalnym błocku i w totalnym syfie. Generalnie, jeżeli chodzi o rower, to wniosków jest kilka. Ogólnie jeździ się fantastycznie. Wrzuciłem tu krótszą szticę z jakimś tam innym siodłem, bo oryginalna karbonowa była za długa, a nie chciałem jej obcinać. Także martwiłem się, że ten rozmiar M będzie na mnie opór za duży. Nawet przemknęła mi przez głowę myśl, żeby wymienić mostek na krótszy, bo tu fabrycznie jest dość długi, z 80-90 w MC. Ale nawet nie przesuwałem w sumie siodła, użyłem tak jak było. I powiem Wam, że całkiem dobrze się jechało, zarówno na chwycie tutaj za klamki, jak i na górnym, ale też w dolnym chwycie. Bardzo komfortowo i wygodnie się ten rower prowadził i bardzo pewnie, mimo że tylna opona jest w zasadzie całkowicie łysa, to i oczywiście napompowana na kamień, bo tego coś nie sprawdziłem, więc i widelec, i opony były napompowane na kamień. Tak, byłem ciekawy, czy z butów wyleje się woda. Także widelec był napompowany oporowo, ale jak widzicie, i tak wykorzystuje swój skok. I też te opony, mimo że naprawdę bardzo twarde, myślę, że mają ze 3-4 atmosfery wbite, to praktycznie się nie ślizgały. Minimalnie w jakimś tym totalnym błocie i na mokrych liściach ze 2 razy uciekł przód, raz gdzieś tam jak bardzo mocno depnąłem, to tył zabuksował, a tak zadziwiająco dobrze trzymają i też zadziwiająco dużo błota zbiera ta łysa tylna opona. Naprawdę rzucała strasznej ilości błota, ale przednia rzuca go znacznie więcej. Szybko się czyści, cały czas w zasadzie była taka czysta. Też super pokonywał piach ten rower, mega przejeżdżał, o tak wygląda telefon po tej wycieczce, mega przejeżdżał przez luźny piach, tam gdzie ten luźny piach był lekko mokry z wierzchu, a pod spodem dalej sypki, to kumpel, z którym się mówiłem, mimo że starszy, ale z mocną nogą i na przełajówce, no tam odjeżdżał momentami, ale właśnie jak wjeżdżaliśmy w piach, to widać było, że jemu tym rowerem rzuca, że jest mu ciężko tam to pokonać. A ten gravel szedł naprawdę jak po szynach, bardzo pewnie się prowadzi, bardzo wygodnie, świetnie działają te biegi. Generalnie na szosie tam bujałem się powiedzmy do 40 i to przełożenie 40-11 w zupełności jeszcze wystarczało, bez jakiejś chorej kadencji. O, widzę, że nawet nie włączyłem sprzęgła, ale nie było z tym problemu, nic tutaj nie skakało, dobrze się biegi zmieniały, łańcuch nie spadał. No też parę zjazdów po kamieniach, po schodach, ten amortyzator naprawdę dużo wybiera i fajnie. W zasadzie odczucie zjazdy jest jak na lekkim hardtailu cross country. Generalnie warunki raczej ciężkie, wszystko pływało, myślę, że wróciłem dobry kilogram piachu cięższy niż wyjechałem. A jeżeli jesteście ciekawi, na jakiej trasie się tak upodliłem, to możecie zobaczyć ją w zapisie na mojej Strawie, do której link pod filmem. 20 999 zł, kompletny, fantastycznie poskładany rower, który naprawdę nieźle jeździ. No i dołączył właśnie dzisiaj do naszej floty testowej. Także jak go chcecie sobie wypożyczyć, to
link z informacjami znajdziecie pod filmem. Będzie też do sprzedania jako testówka, parę groszy taniej. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o gravelach, które zaczęły mieć amortyzowane ramy, amortyzator z przodu, koła 27,5 i tak naprawdę to, co w nich zostało z graveli, to wygięta kierownica. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnym naszym filmie lub na rowerze. Hej! Dzięki za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnym naszym filmie lub na rowerze. A ja się już z wami żegnam, bo za chwilę hokej. Hej!